Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie test wodoszczelności smartfona Samsung Galaxy S7. Jak widzicie, mamy tutaj wersję flat, czyli nie edge, nie zaokrągloną. Testujemy już ponad tydzień, no i przyszedł czas na testy wodoszczelności. W dniu dzisiejszym pokażę Wam delikatny test, jeżeli chodzi o umywalkę. W następnych dniach będzie test na basenie, a na samym końcu będzie test w pralce, czyli wypierzemy tego smartfona w jakimś ekspresowym tempie, jakiś ekspresowy program z innymi różnymi rzeczami i zobaczymy, jak smartfon sobie poradzi. Tak więc ekstremalne testy przed nami, a dzisiaj spokojny test wodoszczelności. Tak więc smartfon oczywiście Samsung Galaxy S7, zostawimy ekran włączony i tu wodą umyjemy go też mydłem, żeby nie było, że to jest tylko tak lekko zamoczenie czy coś w tym stylu. Tak jak widzicie, trochę się pracuje, ale jakoś to przeżyjemy. Umyjemy go po prostu, jest brudny, trzeba go umyć. Dobra, zabieramy się za testy. Jako, że nie mamy tutaj żadnych klapek zamykanych, gniazdo micro USB, gniazdo słuchawkowe, mikrofony, głośnik, wszystko jest szczelne, tutaj klapka jest zamknięta do końca, dociśnięta, zresztą to wszystko widać, wsadzona, nic tutaj nie kombinowane, normalnie smartfona będziemy testować. Żeby nikt nie zadawał pytań, jeżeli chodzi o gniazda wszelkie, tak więc wszystko całkowicie będziemy testować. Tylna część, tu aparat, czujniki, teraz boczna część, następny bok, lewy, tu są guziki głośności. Górna część, tutaj mamy mikrofon i klapkę. Staram się jedną ręką trzymać, ale nie chciałbym opuścić. Ok, dolna część, czyli gniazda, mikro USB, głośnik, mikrofon, gniazdo słuchawkowe. Nie ma żadnego oszczędzania. Wszystko zalewamy jak leci. Żadnego tam leciutkiego testu, żeby tam jakoś byle jak było. Aha, włączmy ekran. Podczas lania wody nie działa dotyk, ale to chyba jest naturalne. Tak więc umyjmy sobie teraz smartfona tutaj mydłem, żeby go zdezynfekować, bo jak wiecie, bardzo dużo bakterii na ekranie się pojawia. Ok, więc do mycia trzeba go umyć, skoro jest wodoszczelny, no to myjemy. Dzięki temu pozbędziemy się bakterii i zarazków. Wszystko porządnie myjemy, nie ma kombinowania. Aparat wypucowany, tylna część. Górna, dolna, płuczemy smartfonika. Wszystkie zakamarki płuczemy, czyli złącze micro USB, głośności, znaczy ten głośnika. Wszystko płukamy porządnie, gniazdo słuchawkowe. Od razu informacja jedna jest taka, że jak już umyjecie smartfona, oczywiście nie macie ich celowo myć, no ale jak już się zamoczy, to jest tylko oczywiście dla Was test. Jeżeli już wyczyścicie smartfona, to oczywiście trzeba potem osuszyć go. To nie jest tak, że jest to jak jakaś kaczka do pływania, do zabawy. Tylko jak już się zamoczy, to się zamoczy. Mój test ma pokazać, że sobie po prostu poradzi. A teraz potrzeba zawsze po takim
powiedzmy, wpadnięciu do wody. Nie chodzi o to, żeby się non-stop pluskać. Jest wodoszczelny, ok, ale nie ma sensu chyba bawić się codziennie w mycie smartfona. Dobra, chodzi o to, żeby osuszyć smartfona, tą część dolną, żeby na przykład w ten sposób przyłożyć papier, żeby papier wsysnął wodę, która jest tu w gnieździe. Musi najpierw tu wszystko wyschnąć, żebyśmy mogli potem podłączyć go pod ładowarkę, co jest naturalne. Więc najpierw osuszamy smartfona i zostawiamy go w temperaturze pokojowej. W moim przypadku, jeżeli dobrze myślę, tak z godzinkę nie powinniśmy podłączać do gniazda USB niczego. Tak chodzi o to, żeby odparowało wszystko. To jest moje zdanie. Tak samo testowałem odnośnie Samsunga Galaxy S5 Mini. Chodzi o to, żeby go osuszyć i zostawić w temperaturze pokojowej, żeby się po prostu wysuszył. Dobra. Oczywiście smartfonik czyściutki jak nowiutki, zresztą to chyba widać, zobaczcie. Wypłucowany, wyczyszczony, wyglancowany. Tylna część, o, tu jeszcze mogę. Jak sami widzicie, żadnych tutaj brudów. Teraz widać dopiero ideał. Oczywiście wszelkie gniazda. Jeszcze z tej strony. Jest też guzik. OK. No i oczywiście smartfon w pełni działa, nic się z ekranem tutaj nie dzieje. Działa wszystko bez problemu. Tak więc Samsung Galaxy S7 w podstawowym teście tutaj umywalkowym bez najmniejszego problemu wszystko działa. Tak więc pamiętajcie, trzeba przedmuchać tutaj wszystkie, bo tam jeszcze jest woda po prostu. Tak więc, gdyby teraz ktoś do Was zadzwonił, odbierzecie, może być tak, że może być przez mikrofon Was słabo słychać. Po prostu musi wyschnąć. Ale chyba to jest dla Was normalne. Nie podłączamy do gniazda micro USB niczego przez około godzinkę, tak żeby wszystko wyschło, przedmuchajmy. I wtedy mamy pewność, że gdy podłączymy, to tam po prostu wody nie będzie, więc... O, w ten sposób. I nie będzie potem żadnego problemu. Dobra, to chyba tyle. Tak więc godzinkę zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i wszystko. Tak więc Samsung Galaxy S7 jest wodoszczelny. Nie tylko, że tak powiem, odporny na zachlapania, tylko po prostu wodoszczelny. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zachęcam do oglądania do innych filmów na kanale odnośnie S7, jest ich sporo. Niebawem recenzja, jeszcze test w pralce i test na basenie w aquaparku. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia.